Jak oscypek w Zakopanem, tak Marcinek w Hajnowci, czyli tradycyjna potrawa z siej okolicy. My Wam neono pokażę, jak sioje robić się, a to, że pokażę, skąd on w ogóle pochodzi, jak tu znajszał się w nas w Hajnowci. My też będziemy w Muzeum Białoruskim w Hajnowci i rozkażę Wam, jak koliś ludzie żyli, czym zajmowali się, jakimi narzędziami posługowali się. Zapraszaję. Встрече с весной, о ночной тишине и о жизни иной. Ночь весны хороша. Witają Was dziś w Hajnowci. My zawitali do pani Ireny Poskropko. I tutaj my dowiadujemy się bardzo ciekawej rzeczy. Skąd pochodzi w ogóle Marcinek tutaj w naszych okolicach, który jest taki bardzo rozpowszechniony, wsi jego lubiat. Pani Ireny, babcia, przywezła w ogóle przepis z Rosji, tak? Ona była obszcze. Ona przyjechała sюда żyć w Polsce z Rosji. W 20 roku dziaduszka jej był świeżczynnikiem, no i w Podmoskowie oni tam żyli, w Moskwie, no pośle znajdził, że on pomier, no i tam nada było jechać, ujeżdżać, udzierać i przyjechali w Polszu. No i tak w Polsce od 20 roku moja babuszka w Polsce żyła i przywiezła z sobą etot Marcinek, to takie było dzieciństwo naszego doma. No, przepraszam. Niespotykane tutaj w ogóle w okolicy. Niespotykane znajecie było. I wsiegda my je opiekli na praznik, na jakiejś imieniny, na uroczystości. Ważniejszy. Ważniejszy jedna, bo to takie ciasto było, znajecie, przed wojną. A to było i śmietane, i to było, i to było. Tak, to takie kosztowne je było. No, ale bogato je, takie. Tak jest. Bogato je, takie i wkusne je było. Samo jak mam noś, to było oczyń wkusne je. No i tak ona już usta ostałeś. Ale po prostu babcia przywezła sioje z tak, Rosji. Tak, bardzo to był i nazywała się Marcinek mój, Marcin na carski stoł. Marcin na carski stoł. I to no prawda. I teper właśnie, my pokażę Wam, jak jego robić się. No czyli dobra. Taki pierwszy, najważniejszy przepis. Najpierw najważniejsze to tiesto. Tak? Ciesto. Do ciasta tutaj dodajemy muku. Tak, to ja może skażę skład. No wiecie, tak, kilogram, poczcisz to kilogram muki. Dająca odno masło ili margarynu Kasiu. No to było 4, lepsze po prostu. Lepsze, tak. 4 jajeczka w tym odno. Oceluje, nie, odno celuje, dobra, 4 żółtka. Dająca śmietanu. No i sodu, natrium bikarbonikum. Sodu. Ponadnim troszkę podrosło. I chyba cukru też. I cukru, chyba tak, tak, tak. I kulko, cukru, tak, szklaneczku. Stakan sacheru. I to działa jest takie takie ciasto. Pośle ja je wybieru, o tak, reżuś na takie kusoczki. O. Że pieczku i mieju przygotowlenuję. A w pierwsze jeszcze, tak jak my z panią mówili, pani Ireno, wy weczery wse robili, aha, tak? No tak. Wy weczery wse robili i się ciasto klali. Kłała do lodówki. I ono całą noc było w lodówce. Kop dobre schłodziło się. Dobre schłodziło się, tak. Rano wstawała i piekła placki. No placki to znajecie piekła. Mnogo ich było. Ponad 20 darze, tak. No a wasza babcia te placki jak pekła? Ona piekła te placki to, że rozkatywała ciasto na blachu, na takuju do peczy? Co to wtedy robiła się? U nas była pieczka, duchówka. Duchówka. I ona kłała na patelniu, znajecie, na patelniu kłała, tak patelnia krugła, jadzik. Na patelniu i w na patelniu i w duchówku, i w duchówku. I w taki i w sposób, właśnie tak dumała, jakie rozwiązanie ludzie mieli. Ewentualnie.
taką jej miała kwadratową, znajecie, blaszku i tam raskatowała ciasto i kłała i to gdazę tej brytwanki wybrasywała i taką stos piekła, to było mnogo. Dużo, bo właśnie wiadomo jak to Marcinek, im bolsz placków, tym on bardziej bogaty, szczeliewszy, bardziej wyższy i lepiej wygląda jeszcze do toho. No i tak moi Marcinki, znajecie, poszli, no, ja na zarobotok my nie piekli nigdy w życiu. Tylko siebie, znajecie, piekli, prawda, na prasynk i tak dalej, i tak dalej. I kto prosił przepis, pożałosna mama, wszędzie dawała przepis. I ja torzę i piekicie. Mhm. A ja jeszcze chcę spytać o ciasto. Sieje się składniki wszystko razem? Od razu mieszaje się, tak? Od razu wsio mieszaje się. I tak, pierwszy, tako, no, katajusz na stolnicę, pośle biorę eci krużoczki. Kładu na krużok, o, i na krużkie. Zrazu nie tak, tylko o tak. O tak rozciechać. Tak. O. Poszli bieru na ten, na wałek i bierega. Obrazywaj rukami. Pan był krówny. Kop i wsie byli równy. Tak. Uh-huh. No, ale poszli da jeszcze poprawić. O. To pan już znajdzie takiej kruglinki. I kulko taki placek mniej więcej jak wkładają do piekarnika peczecie. On no. Chyba chłodynko im tańszy, tym kuczej. Odpowietrzyć. No szkoda, bo znajecie nie było tych wypukłości. No on skoro piekiorca, znajecie mnie, to ja piekuję ich no nie cały czas. Mhm. Nie cały czas. Odny wkładajesz? Ja im mieli, znajecie, nie tylko takich i mieli my takich, nie tylko takich, znajecie, płytek. I odno wyciągiwaj, drugie kładu, wyciągiwaj, kładu. Także to eto było tak. Czyli nakłuwajem albo nożom, albo baczę tutaj widelczykom, tak. Koptaję powietrze zejszło. Tak. O. I oni takie tonienki wychodzą, to widzicie? Bardzo. Słuchajcie, prawda? Bo tak wy nie rozkatajecie ich. Na stolnicy. Nie rozkatajecie. Na takie jatoneńki. Musi takie być jatonki obowiązkowo должна być, znajecie, buraszka. A jeszcze uczy, jak ona będzie ciepła. Kopne była zimna. I to znajecie. Oni piekucę ja raz wybrasy, bo i wybrasy, i na kuczku, i od tako. I następne. No. I następne. Także my wam zaraz pokażę, jak my ich peczemy, wkładają do piekarnika i kolko mniej więcej czasu na siaje trzeba. Tutaj pani Irena już właśnie spekła dość dużo tych placków. My ono pokażę wam, jak mniej więcej się je wyglądaje. A później będziemy robić krem. To na patelni. I pośle działajem krem. A krem śmietany. No ja na eto to ja dała tak, dwie śmietany kremówki, 30%. Mhm. I odną dała taką, bo on taką znajdzie. Takoj może za żyrny. Właśnie, bo ta smetana 30% to ona taka jak kremówka, prawda? Kremówka, tak. No i biu śmietanu kremówku. Do kremówki dają sachar zrazu. No, dają skąd tam półtora staka na sachara. Dają jeszcze i biu. Pośle, skorzeńka zbiwaje się. Prawo na jazdę 15 minut, 10 minut już zbita śmietana. Ale bije te czym? Ręcznie się zbiwa? Nie. Mikserom. I pośle, daję, znajecie z pół cytryny sok. Mm-hmm. I obiecatelno должен być zapach migdał. No i migdał. Ja zaraz pokażę. A teraz, pani Reno, może pani chwilku sobie sieści? Czy ja mogę spróbować i proszę. Może mnie wyjdę? Nie wiecie. Chociaż dwa zrobim i te peruże można kłaść na blaszku, tak? No, będziecie na blaszku i na blaszki gadajcie. Uwaga! O tak, dobre. O tak. Dzisiaj już nie byli ciepli, nie, to nie tak by szło, tak by lepiej. O, i tak dawno, to tonienkie. Bo inaczej wyznajecie, nieraz katajecie ich na tonkuju masę. Wpierw bierzecie na wałoczok, tak? Na wałoczok, bo oni gorącznie jak z pieczki. I to daj rukami. Rukami normalnie, o tak. Tak najlepiej. Oj Boże, zaraz. O tak, może. O tak,
O tam wierzycie, o tak. Pod spód. Rozbijanie. Nie mają wprawy. No nauczyć. No ale zobaczę, jak wyjdę. I teraz poprawiaję ci jeszcze. Cich, żeby równinko było gdzieś. Czyli do wałkowuję. Tak. O. No. Dobra. Mhm. I się to nagrywaj. I lewiłką, i nożem. O tak, tylko to, że obrażcie gdzieś. No i będziemy pieczyć. Pójdziemy w pieczku. Czyli kończył się. Tutaj mniej więcej kilogram muki, szklanka cukru. Szklanka cukru, 4 jajeczka. W tym trzy żółteczki. Ciele. Odno całuje. Łożeczka płaska, maleńka łożeczka sody, na czym bikarboniką, do picia sody. Mhm. No i odna wielka śmietana. I sioje. I cukier waniliowy. Czasami, jak ktoś szychocze, może dodać i cukier waniliowy, ale to niekoniecznie, jak kto chce. Bo to jednak. Nie, tak, tam będzie zapach, znajecie pośle, że w tym masie. Czyli teper pani Irena. Idę, będę pyczy. Poka nasze placki pekucia, to my was zaberem do Muzeum Białoruskiego w Hajnówci. Зачем же молчать, пусть больная душа перестанет страдать, пусть теперь улетит она к жизни другой, где мерзла не царит, где любовь, где нам петь не велят, пой сильней, пой звучней, пой, как звезды горят, о делах пой Творца, о Его пой любви, пой Его без конца, к Нему сердце зови. Молитва моя тогда станет теплей, как сладка песнь твоя. Пой, о, пой, соловей, пой же, пой ты всегда, как поешь в эту ночь, не молчи никогда. Не лети же ты прочь, пусть на сердце весна всегда Божья царит, пусть и в ночь среди сна мое сердце не спит. Do takiej mniej więcej wysokości no, tiesta, siocho, kulko smetany ubiwajecie. To znaczy ja ubiła tak, dwie kremówki i odnu takuju 18%. Wielki. Wielkie. Ich ubiwajecie, aż wony sztywne zrobiacie. Tak. O takiej, o jak to widzicie, o.
Pani Renko, czy do siej smetanki już coś dodajecie? Skażę jeszcze raz, my znamy, tak, że go dobra, woleli. To ja wam mówię, dwie kremówki i odna tu poszła taka osiemnastka. Do to woda już taka, no niemożko bolsze, stachan sachara. Daję pół cytryny sok. I daję zapach, tylko i to może być migdałowy. I nic bolsze do siechone dodajecie. I teraz tak, daję smietanu, daję razu sachar. I ubiwają. I to da mikserom. I to da oczyń, skoro to ubiwają, to takuje masu, jak to widzicie. O. Tak, bo sama smetana to tak, trochę dołóż potrzebuje, a to potrzebuje, jednak z tym, a to z tym to raz, dwa. Bude. Tak, tak, tak. No i teraz, może jak śmietano imieniu gotowują, kładę na eci placki i na każdy placek takoj daję dwie łożki śmietany. No nic, to bo daję dwie łożki śmietany. Dwie. Zaraz mi je skleim. Dwie łożki, tak? Dwie, a to jeszcze on po dwie łożki, tak, tak, tak. I tak rozciągają. Takie czubaty je łożki. Kup one wsiakli i one miakutki tak, wtedy zrobili siadę. Tak, tak, o. Przyciskają, tak, także on też pęka. Żeby, nie ma problemu, że nie ja... Nie ma problemu, puść mnie po niej, to dobre. Pęka. O, raz i dwa. I rozmazywaję. O. No i tak dalsze, i tak dalsze. To może położymy szczęśliwo? Może, no dobra, kładziecie, tak? Kładziecie, dobra, dobra. O, o. I tak, i tak, i tak aż się krużoczki eci my, prawda, marzymy smietanką. I na przykład na takiej właśnie, na takiej kiesteczko, 30 sztuk wychodzi bolsz? No 25. Jak będziecie pierwszy raz piecze, to wam 15, później wyjdzie. Teraz biorą. Prawda, takie placki, wstawiają ich obratno do chłodzielnika. Ja to kładę na całą noc. I oni nasączą, co хорошо. Tak? Teraz o eci już nasączyliś. Właśnie, bo one miakutki zrobiliś przeszli tej tak, smetanką. Tak, oni już przeszli śmietaną. Teraz biorę ich. Teraz tutaj troszkę jeszcze śmietany jest. O. Marzem, tak? I wyrównywajem, żeby on był równy. Kruchleńki taki. Kruchleńki, tak. Dociskajem. Dociskajem. A czym ja dociskaję? Ja mi roznajecie stolniczku taką maleńką. I przyciskaję stolniczką. Albo obrazywaję. O. O tak, o, o, o. To gdy on będzie taki właśnie... On tam nabiera kształt swój, prawda? Nie będzie ani koślawy, ani tam... O, tak. A pani Reno, jak to w ogóle rozpowszechniło się tutaj od was? Ja znam, że pani 20 lat robiła w służbie zdrowia, tak? Pracowała? Tak. To... Ja pracowałam 35 lat w służbie zdrowia. Tylko w szpitalu 20, a później do żłobka. To pewnie, jak to w ogóle rozeszło się? Pewnie w podzięce dla kogoś raz zrobiło się już, że się chodzili. To znaczy, znajecie, byli imieniny doktora Dowgirda. Pani z Marcinek zrobi, pani Irenko. Dobrze Marcinek zrobi. Byli imieniny ordynatora, czy przełożonej. No to ja te Marcinki, znajecie, działa. To ktoś szli my z życzeniami, prawda? Z prezentem, no i z Marcinką. A już w żłobku, jak ja robotam, to tam już u nas, znajecie, to nasze żłobki były wielkie i mieli ocenę bardzo wysoką. Wysoką. To gdy u nas byli, znajecie, ci takie darze międzynarodowe szkolenia, no to gdy przyjeżdżali za granicę, bo przecież różne pediatry. I to gdy my działali to, że Marcinek, doktor Białówna, oczyń lubiła Marcinek. Docent Taraszkiewicz, Marcinek, zróbcie. I właśnie, że my znajemy, jak to rozeszło się, bo i to znajecie od moich... druhomu. Tak, tak. No i mama przepisy dawała, i ja przepis dawała. I pani Milczarkowa, i Dzięciołowska przepisy to, że dawała wsiem, który tylko chciał. I oni umieją takoj działać Marcinek, jak nada. Może pani Milczarkowa ja podejrzewam, że dużo z was też, tak jak ja, nie znali w ogóle, skąd pochodzi Marcinek, a tu proszę po prostu... A tu moja babuszka przywiezła je w Rosji. O, no teraz będziemy teraz, Iwo... Dekorować. Dekorować.
No Marcinek według mnie wyglądają bardzo fajnie. Naprawdę. I dekoracja, i wsiutko, i wysokość, i zapach migdałów. Także zapraszajem, bo pani Irena nigdy nie żałowała swoich przepisów, kim zaprosiła nas do sebe. Zapraszajem, wy u sebe też spróbowali speczy taki Marcinek, bo to naprawdę nie taka ja trudna sprawa. Zaraz, ja przepraszam, pierw do stoła i popróbuję. Oczywiście, teraz zapraszajem wszystkich. Panie operatorze i panie operatorze. Zapraszam do prawowania. A wam, pani Irenko, bardzo dziękuję. Dziękuję za ten przepis i że mogli tutaj zobaczyć, jak wy się je robicie. Witaję. My dzisiaj u chaci u Grażyny Szaromaty i będę gotować taką potrawę, którą musi się znać. Grażyna, co to za potrawa? Ja też witaję serdecznie. U mnie dzisiaj jakaś budzia kutia. To oczyń smaczna potrawa.